Dzień dobry Państwu. Otwieram 31. sesję Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Stwierdzam kworum 13 obecnych radnych. Na sekretarza obrad wyznaczam panią Mirosławę Marszałek. Otrzymali Państwo w materiałach proponowany porządek obrad. Ktoś zgłasza jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, chciałbym w pierwszej części wycofać punkt 9a, drugi akapit, uchwalenie miejscowego planu w sprawie rynku Sergińska-Zagajnikowa w obrębie K13. Temat był omawiany na Komisji Infrastruktury, również zatem potrzeba nam jeszcze pewnego czasu, żeby wnieść ponownie ten projekt pod obrady sesji. Natomiast w tym punkcie również 9 chciałbym prosić o utworzenie podpunktu D i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia przez gminę Konstantynów Łódzkich porozumienia międzygminnego z gminą Lutomierz w sprawie powierzenia zadań zakresu zaopatrzenia mieszkańców wody. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jedna autopoprawka. Pan Skarbnik, proszę. Panie Przewodniczący. Panie i Panowie Radni, prosiłbym o uwzględnienie zmiany w podpunkcie 6 porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawie. Prosiłbym, żeby punkt B stał się punktem A, a punkt A stał się punktem B. I prosiłbym również o uwzględnienie w imieniu burmistrza autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej dotyczącej zmiany zapisu kwot w pozycji 12.5 i 12.5.1 w latach 2017-2018. Dziękuję bardzo. Czyli mamy wprowadzone poprawki. Rozumiem, że wszyscy zaznaczyli sobie na proponowanym porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z omawianymi przed chwilą poprawkami? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy porządek obrad. W Biurze Rady był do oglądu protokół z 30. sesji Rady Miejskiej. Czy ktoś zgłasza jakieś uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z 30. sesji Rady Miejskiej? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy protokół z 30. sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdania burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami. Poproszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, kilka słów na temat okresu, który dzieli nas od ostatniej sesji. Otóż 17 lutego odbyła się już 17. edycja imprezy Razem XXI wiek. Corocznie takie wydarzenie gromadza wokół siebie osoby starsze, samotne. Organizatorem tej uroczystości jest gimnazjum numer 1 w naszym mieście, a głównym tutaj pomysłodawcą i organizatorem strony wykonawczej jest pani dyrektor Barbara Antosik. I bardzo serdecznie za to wydarzenie jej dziękujemy. To jest kilka godzin spędzonych wspólnie przy muzyce, przy śpiewie i to czyni już od wielu lat, za to należy jej się podziękowania. Następna informacja, którą chcę Państwu przekazać. UKS Lider w finałowym turnieju rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej. Konstantynowski zespół UKS Lider wcześniej walczył w kategorii srebro juniorek. Teraz w tym dniu wywalczył złoto w kategorii kadetek. To duże wydarzenie. Mieliśmy tutaj możliwość obserwowania i gratulowania naszym dziewczętom tego sukcesu. Również chciałbym powiedzieć, że w Urzędzie Miejskim 18 lutego w ramach projektu Bezpieczny Konstantynów Łódzki
odbyło się spotkanie osób, które zostały przeszkolone, jeżeli chodzi o użycie sprzętu defibrylatora. Został zakupiony w ramach tego projektu, który realizowany był przez głównie Straż Miejską, ale również i inne placówki w naszym mieście brały udział w jego organizowaniu. Wiem, że jest zapotrzebowanie również na kolejną grupę pracowników urzędu. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby również być przeszkolony w tym zakresie, to zapraszamy. Warto wiedzieć, jeżeli jest miejsce oznakowane w jakiejkolwiek instytucji, jak pomagać właśnie przy użyciu tego sprzętu. Kolejna informacja. 21 lutego w urzędzie naszym został przekazany na ręce komendanta powiatowego policji w Pawianicach, pana młodszego inspektora Piotra Wojciechowskiego, zakupiony sprzęt dla naszego komisariatu. Oczywiście to zawsze odbywa się przez komendę wojewódzką policji. Sprzęt będzie wykorzystywany na naszym komisariacie, będzie służył pracownikom komendy naszego komisariatu, komendy powiatowej naszego komisariatu. 25 lutego w naszym mieście odbyło się Grand Prix imienia Jerzego Jaśniaka seniora w podnoszeniu ciężarów. Przybyło wielu doświadczonych zawodników, między innymi nasz wielokrotny mistrz Europy, Polski, Europy, świata, Piotr Kowalewski, który wygrał tę konkurencję, ale mieliśmy tutaj również możliwość zobaczyć, jak w innych kategoriach prezentują się najlepsi sportowcy, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów. 1 marca, proszę Państwa, został rozpoczęty w Miejskim Ośrodku Kultury. Kolejna edycja została rozpoczęta semestru letniego na Uniwersytecie III wieku. Seniorzy zawiązali w ramach tego komitetu swój chór studencki. Została odśpiewana pieśń patriotyczna, ponieważ to był 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tak uczestnicy uczcili tenże właśnie dzień. 3 marca w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się eliminacje miejskie 30. edycji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej został zorganizowany przez Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym mieście przy współpracy z urzędem. Zwycięzcy tego etapu zakwalifikowali się do turnieju powiatowego, który odbył się 22 marca, czyli wczoraj, w gimnazjum imienia Leszka Czarnego w Lutomiersku. Tam nasz przedstawiciel, z tego co mi wiadomo, tak z szybkiej informacji, zajął 4 miejsce. W kolejnym dniu, czyli 4 marca, w hali Centrum Sportu i Rekreacji na placu Wolności 60 odbył się 22 turniej amatorów w piłkę nożną, halowy turniej o Puchar Burmistrza. Zgłosiło się 8 drużyn i tutaj zwycięzcą tych całodziennych zmagań sportowych zostali Old Boys z HKS Włóknia. Gratulujemy. Chcę również w tym momencie podziękować pani Krystynie, dyrektor Oparze, i panu Grzegorzowi Sasko, którzy byli głównymi organizatorami już od tych 22 lat tego turnieju. 9 marca, proszę Państwa, w naszej galerii Ogród Sztuki odbył się wernisaż wystawy dla studentów Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. Tytuł tej wystawy: Techniki, teatr, film. Wystawa będzie czynna od 10 marca do 24 kwietnia w Galerii Ogród Sztuki. Zapraszamy do zapraszania. W dniu 10 marca w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zorganizowała oczywiście akcję honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców. Tutaj gościnny udzielił Ogród Sztuki. W tych pomieszczeniach odbyło się właśnie pobieranie krwi. Za całą tą akcję bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, ponieważ wiadomo, jak cenny jest ten lek, który ratuje wielokrotnie życie. Z kolei, proszę Państwa, 15 marca odbył się protest naszych mieszkańców przy skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej i Księdza Czernika. Sprawa dotyczy budowy S14. Organizatorem tego
spotkania, tego marszu było Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa. Sprawa dotyczy takiej informacji, która nas w którymś momencie zaskoczyła, bo myśleliśmy już po podjęciu decyzji wcześniejszych, że S14 jest niezagrożona, że będzie realizowana w terminie zapowiadanym, czyli do końca czerwca wybór firmy w drugim etapie, która będzie wykonawcą tejże drogi. Okazuje się, że po otwarciu ofert cena przewyższa kosztorys inwestorski o 200 milionów. Ministerstwo podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu kolejnego przetargu na wybór firmy projektowej, która to przeprojektuje cały projekt, szukając oszczędności tych 200 milionów o tych rozwiązaniach technicznych. O ile dobrze pamiętam, przypominam sobie, ten nowy przetarg na wybór firmy projektowej ma się odbyć do końca marca. Nic natomiast, proszę Państwa, nie wiemy ani na stronie Ministerstwa Infrastruktury, ani na stronie Generalnej Dyrekcji nie ukazała się żadna informacja, która by mówiła o tym, że właśnie ten przetarg został unieważniony. Stąd też spotkaliśmy się, proszę Państwa, z samorządowcami i osobami, które są zainteresowane w poszczególnych gminach na spotkaniu, decydując, co dalej robić. Jak się zachowywać, czy wierzyć temu, co zostało nam przekazane, czy raczej nie dowierzając, czynić sobie kolejną możliwość dyskusji na ten temat. I tak kolejno odbyły się takie protesty za budową S14 w Zgierzu, w Aleksandrowie, w Konstantynowie. Teraz przygotowywany jest również i w Pabianicach. Na ostatnim spotkaniu przy udziale również pana marszałka Witolda Stępnia podjęliśmy takie zobowiązanie, że będziemy czynić przygotowania do pilnego utworzenia stowarzyszenia S14 na rzecz budowy tej drogi. Czyli tak dla S14, takie główne hasło, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie. Odbędą się teraz kolejne spotkania robocze, które przygotowują nas do przedstawienia projektów uchwał na sesjach rad i podjęcie właśnie decyzji w celu utworzenia takiego stowarzyszenia. No cóż, proszę Państwa, w tym dążeniu do wywiązania się strony rządowej z obietnic, bo o to prosimy, tyle prosimy, żeby te obietnice padły. Chodzi również o czas, kiedy ma to zrobione być. Pamiętamy jedną graniczną datę, że na Expo 2022 ta droga będzie wykonana i nie martwcie się Państwo, co będzie. No ale jak pytam, a kiedy będzie przedstawiciel Generalnej Dyrekcji rozstrzygnięty przetarg, czyli jaka będzie procedura, kiedy wybór wykonawcy, to nikt mi nie może podpowiedzieć, w jakich to terminach będzie, co jest niepokojące, bo uważamy, że utworzenie tego łącznika pomiędzy A2 a S8 jest niezmiernie istotne i ważne. Nie będę Państwu tego tutaj przedstawiał. Zatem zachęcam Państwa również do udziału w tych spotkaniach, które będą popierały budowę drogi w S14. Proszę Państwa, kolejna informacja. 17-19 marca, czyli miniony weekend, w hali Expo przy ulicy Politechniki 4 w Łodzi odbyły się targi regiony turystyczne na styku kultur. Braliśmy tam również i my udział, Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Zespół Budowni Sięci, Kapela Podwórkowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów Zgoda. Warto się pokazywać, warto promować nasze najlepsze strony, które cechują Konstantynów jako miasto, które się rozwija nie tylko pod względem infrastrukturalnym, technicznym, ale również i kulturowym. I proszę Państwa, kolejna dobra informacja ze startu naszych zawodników. Otóż zimowe Mistrzostwa Polski juniorów 17-18 lat, Gorzów Wielkopolski. Tutaj startował Jakub Kraska we wszystkich trzech startach, uzyskał bardzo dobre wyniki, 2 srebrne medale, 1 brązowy. Gratulujemy serdecznie, ponieważ to jest po naszych pływaczkach, które już osiągnęli bardzo dobre wyniki. Kolejna gwiazda wychowawcą, tutaj trenerem jest pan Maciej Hampel. Życzymy wszystkiego najlepszego i gratulujemy. Gratulujemy oczywiście zarządowi UKS-u Piątka, ponieważ nie tylko ci nasi główni przedstawiciele, do których zaliczany jest Jakub Kraska czy Milena Karpisz,
ale również i inni młodsi pływacy, jakieś dobre wyniki tutaj nam prezentują. W mistrzostwach województwa łódzkiego trzeciej klas zajęliśmy drużynowo pierwsze miejsce na 16 drużyn. To cieszy i gratulujemy. Proszę Państwa, ja teraz powiem o kilka słowach takich, które przed nami, ale są niezmiernie ważne. Otóż zapowiadaliśmy już wcześniej, bo prace trwały kilka miesięcy, że od 25 marca, czyli w najbliższą sobotę, na placu Kościuszki będzie zmiana organizacji ruchu tutaj przy skwerze tym północno-zachodnim. Będzie jeden kierunek od strony ulicy Jana Pawła II. Finał, tak jak powiedziałem, w sobotę. Usprawni to zdecydowanie ruch i dojazd do urzędu, jak i również spowoduje zwiększenie nieco miejsc parkingowych, bo przy tej organizacji będzie po tej stronie można zatrzymywać pojazdy. To były tematy, które wnoszone były od wielu miesięcy przez mieszkańców. Rozpracowaliśmy ten temat i zaproponowaliśmy takie rozwiązania. Będziemy również zbierać opinie na ten temat. Bo są również zdania, że należałoby w innych kierunkach, jeżeli chodzi o plac Kościuszki, sfery, pomyśleć. Teraz, proszę Państwa, w dniu 5 kwietnia zapowiadam spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 18:00. Spotkanie z mieszkańcami. Chcę omówić tematy związane z oświatą, ponieważ dzisiaj będzie ten dzień, który już będzie wiadomo, będzie jak ustawić tutaj sieć szkół w naszym mieście. Chcę również opowiedzieć o komunikacji, która w inny sposób będzie od 2 kwietnia funkcjonowała, i również o inwestycjach. Również zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tych, dla tych z Państwa, którzy są miłośnikami tenisa stołowego. Odbywa się 7 turniej 9 kwietnia w hali miejsko-szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5. Zgłoszenia przyjmuje Gminne Centrum Informacji, tu jest ilość ograniczona, bo 96 tylko, a turniej ten organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Konstantynowa Łódzkiego. I kilka słów, proszę Państwa, na temat komunikacji po nowemu od 2 kwietnia. Otóż zapowiedziana przez Łódź duża zmiana organizacji transportu będzie miała już niebawem swój finał. Otóż nasze linie, proszę Państwa, 43A i 43B, również linia 97, 94 i G2, również M9, objęte są również tym projektem. Głównie chodziło Łodzi o to, aby zbierając doświadczenia spowodować skrócenie linii, a zwiększenie częstotliwości, czyli tych punktów przesiadkowych na granicach nas będzie więcej, o czym już też wcześniej informowałem. Chodzi o to, żeby czas oczekiwania na kolejne środki transportu, czy tramwaj, czy autobus po wjechaniu do Łodzi były jak najmniejsze. I tutaj, proszę Państwa, w przypadku naszej linii główna ta przesiadka przy ulicy Aleja Włókniarzy Zielona, ulica Zielona, tutaj czas oczekiwania na kolejne połączenie będzie, tak jak zapowiadają nam fachowcy z Łodzi, nie większy niż 6 minut. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o linie 43A i 43B, wiemy, A Konstantynów Plac Wolności, B Lutomysk. Na razie w dniu dzisiejszym nie funkcjonuje to połączenie tramwajowe, ponieważ trwające prace przy zbiegu ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza, Kornika, przy budowie ronda jest komunikacja zastępcza, ale również i w kierunku Lutomierska, od Placu Wolności do Lutomierska jest komunikacja zastępcza. Natomiast do Łodzi i z Łodzi w godzinach od 5 do 8, tutaj, proszę Państwa, będą i od 15 do 18 będą kursowały tramwaje co 15-20 minut. To jest uwarunkowane mijankami, które są na trasie. Tutaj pewnych czasowych limitów nie możemy przekroczyć. Natomiast jeżeli chodzi o godziny 5:00, 8:47, tak mam zapisane, będzie 13 kursów, do tej pory było 9, natomiast w godzinach od 15 do 18:50 będzie, tak jak było do tej pory, 10 kursów. Nowe rozwiązanie, proszę Państwa, autobusowe.
jakie proponujemy, linia 94, plac Wolności i ulica Wyszyńskiego, do pętli na ulicy Wyszyńskiego, to stanowić będzie dobre uzupełnienie dojazdów do połączenia się z różnymi miastami, z różnymi miejscami w mieście Łodzi. Tutaj już zebraliśmy pewne doświadczenia po rozmowach z mieszkańcami, aby zabezpieczyć powrót do Konstantynowa po 22.25. Spróbujmy, proszę Państwa, to nowa linia, zobaczymy jak ona będzie wpisywała się w ten układ komunikacji konstantynowskiej. Będziemy przybierać tutaj bardzo taką postawę wyczekującą na uwagi ze strony Państwa, co należy jeszcze po wprowadzeniu tej linii poprawić. Linia 97B, czyli dotyczy tutaj mieszkańców konstantynowskiego Niesięcina z Wrocławem Kaliskim, tak jak do tej pory. Kolejne rozwiązanie linii G2, tak ją nazywamy, to jest połączenie węzła przy Wyszyńskiego ze strefą ekonomiczną. Tutaj było odbyło kilka spotkań z firmami, które funkcjonują w strefie i te zebrane pierwsze kursy będą służyły również, żeby dowieść i odwieźć pracowników przy firmach, które funkcjonują w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, ale głównie w naszej konstantynowskiej części. Teraz proszę Państwa, jeżeli chodzi o linię nocną N9, ona będzie zachowana tak jak do tej pory. Jest to dziecko, które powstało w wyniku pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, bardzo ceniona linia. Będzie wydłużona do dworca fabrycznego. Takie sugestie i uwagi zebraliśmy. Istnieje taka możliwość techniczna, więc będzie połączenie Konstantynów z dworcem fabrycznym. I na koniec, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że wszystkie te zmiany, podejdźmy do nich w spokoju, rozważnie. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, Państwo jako radni jesteście narażeni na to, że macie częste kontakty z mieszkańcami. Przyjmujmy od tych, którzy mają jakieś uwagi, zgłaszajmy je tutaj do naszego referatu techniczno-inwestycyjnego. A tak jak Łódź zapowiada, że pierwsze pół roku funkcjonowania zarówno w Łodzi, jak i w innych miejscach będzie takim terminem doświadczalnym i wtedy będziemy zbierać uwagi i starali się dopasować do Państwa możliwości. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze taka jedna miła informacja. Jest taki konkurs, trzecia edycja Kobieta Przedsiębiorcza 2016 województwa łódzkiego. Przysłano do nas prośbę o rozważenie, czy w naszym mieście w dwóch kategoriach przedsiębiorczości i w kategorii oświatowo-kulturalnej nie znalazłyby się takie panie w naszym mieście. Zrobiliśmy tutaj burzę mózgów i zostały wybrane dwie panie, mianowicie w kategorii działalności biznesowej pani Iwon Kosowski, członek zarządu konstantynowskiej firmy Elbuch. Firma ta zajmuje się produkcją, dystrybucją, montażem materiałów elektroinstalacyjnych. Dokładne charakterystyki zarówno tej pierwszej, jak i drugiej kandydatury, którą jest pani Ewa Japońska, dyrektor naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej, znajdą Państwo w wczorajszym dzienniku, gdzie jest taka krótka charakterystyka wykonana. Zachęcam Państwa do głosowania na stronie internetowej Dziennika Łódzkiego na te dwie kandydatury z Konstantynowa Łódzkiego. I na koniec, proszę Państwa, informacja, jeśli chodzi o zatrudnienie, o stan bezrobocia w naszym mieście na dzień 21 marca obecnego roku. W chwili Powiatowego Urzędu Pracy w naszym mieście na dzień 15 marca zarejestrowane było ogółem 1034 osoby, w tym 512 kobiet. Prawo do zasiłku posiada 151 osób, w tym 82 kobiety. W samym Konstantynowie Łódzkim zarejestrowanych jest obecnie 705 osób, w tym 345 kobiet. Prawo do zasiłku posiada 111, zarejestrowanych w tym 60 kobiet. W porównaniu z danymi z 31 grudnia 2016 roku liczba osób bezrobotnych od początku roku wzrosła o 30 osób, w tym samym Konstantynowie Łódzkim o 35 osób. Natomiast w porównaniu z danymi przedstawionymi na ostatniej sesji liczba osób bezrobotnych zmalała o 44 osoby, a w samym Konstantynowie o 20 osób. I teraz w wskaźnikach, jak to wygląda, stopa bezrobocia w miesiącu styczniu w Polsce 8,6, w województwie łódzkim 8,8, w powiecie padianickim 9,9. W powiecie padianickim mamy tutaj wzrost w stosunku do 0,2%. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6, podpunkt A, czyli w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017 i poproszę pana skarbnika Roberta Wierzyńskiego o omówienie zmiany. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w imieniu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2017. Przedmiotowa uchwała dotyczy zmian po stronie zarówno dochodowej, jak i po stronie wydatkowej, jak również zmian wprowadzonych po stronie przychodów. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, następuje zwiększenie kwoty dochodów bieżących, dochodów własnych o kwotę 292 680 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Natomiast jeżeli chodzi o stronę wydatkową, dokonuje się włączeń i przesunięć środków na kwotę per saldo 1 192 680 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Jeżeli chodzi o przychody, zostają uruchomione wolne środki w wysokości 900 tysięcy zł i zostają przeznaczone na realizację wydatków majątkowych przedstawionych w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się również ustalenia kwoty deficytu w związku z uruchomieniem wolnych środków, jak również planu przychodów i planu rozchodów. Zmianie ulegają załączniki dotyczące wydatków majątkowych i załącznik dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Wprowadza się również zmianę do zapisu ujętego w uchwale nr 30/233/17 z 16 lutego bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały nr 29/226/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów na rok 2017. Zmiana dotyczy zapisu ujętego w paragrafie 4. Jeżeli chodzi o szczegółowe przedstawienie zmian, kształtują się one w sposób następujący. Następuje zwiększenie dochodów o kwotę 83 158 zł. Zwiększenie dotyczy urealnienia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Powyższe środki przeznaczamy na wydatki związane z wynagrodzeniami w jednostkach organizacyjnych miasta. Kolejne zwiększenie dotyczy kwoty 150 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z rozliczenia projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego z lat ubiegłych. Środki te będą przeznaczone na zakup używanego samochodu dostawczego dla Centrum Sportu i Rekreacji, kwota 35 tysięcy. Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Placu Wolności, kwota 65 tysięcy. I dotacja celowa na budowę windy zewnętrznej oraz przebudowę schodów SPZ w Konstantynowie Łódzkim, kwota 50 tysięcy złotych. Zwiększenie następuje również o 41 522 zł. Są to środki otrzymane z tytułu refundacji zatrudnienia 13 osób bezrobotnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zwiększenie dochodów, kolejna pozycja w wysokości 18 tysięcy w wyniku otrzymania dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu opracowanie programu rewitalizacji Konstantynowa Łódzkiego. Kolejne, tu jest już przesunięcie kwoty 2000 zł z przeznaczeniem na realizację wyżej wspomnianego programu dotyczącego rewitalizacji Konstantynowa. Jeżeli chodzi o dalsze czynności, rozdysponowujemy rezerwę majątkową w kwocie 180 300 zł.
Środki te będą przeznaczone na realizację zadań o charakterze majątkowym, które zostały ujęte w budżecie obywatelskim. I tak, z tej kwoty 113 300 zł będzie przeznaczone na doposażenie jednostek OSP Konstantynów i OSP Niesięcin w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 60 tysięcy zakup i montaż trybuny składanej teleskopowo do hali sportowej KKS Włókniarz. Kwota 7 tysięcy złotych będzie przeznaczona w formie dotacji majątkowej dla biblioteki na zadanie Spotkajmy się w bibliotece. Kolejne środki 116 990 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego. I tutaj 8 tysięcy złotych dla SPZOZ-u w Konstantynowie Łódzkim w ramach projektu Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora. Kolejna kwota 21 990 zł to jest kolejna dotacja, tym razem dla MOK-u w ramach budżetu obywatelskiego Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora. Kolejna kwota dotacji 73 tysiące z przeznaczeniem dla biblioteki Spotkajmy się w bibliotece, remont i adaptacja pomieszczeń. Kolejna kwota 14 tysięcy również dla Biblioteki Miejskiej Trener Osiedlowy dla Juniora i Seniora, kwota 14 tysięcy złotych. Wewnętrzne przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami dotyczące zadania majątkowego o charakterze inwestycyjnym dotyczącym termomodernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim na kwotę 850 tysięcy złotych. Jak również wyodrębnienie z dotacji podmiotowej przyznanej MOK-owi w kwocie 35 tysięcy z przeznaczeniem na zakup sceny. Będzie to teraz dotacja celowa. I rozdysponowanie wolnych środków po stronie przychodów i przekazanie na stronę wydatkową z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadanie związane z przebudową budynku przy ulicy Lutowieskiej 4. Jest to kwota rzędu 900 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji Pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani Gabriela Szczepanek.